W poprzednim filmie zastanawialiśmy się nad takim zadaniem, jak z kawałka kartonu, takiego prostokątnego kawałka kartonu o zadanych wymiarach 20 na 30 cm, zrobić pudełko o maksymalnej możliwej objętości. No i to było pudełko robione taką techniką, że tutaj z każdego rogu odcinaliśmy kwadrat, cztery takie same kwadraciki o boku x, a następnie te brzegi, które tutaj powstały, zaginaliśmy do pionu, tak żeby zrobić pudełko takie pudełko bez wieczka. No i pytanie brzmiało, dla jakiego parametru x, który mówi, jak duży jest ten kwadrat odcięty, ta objętość tego pudełka będzie największa, będzie maksymalna możliwa. No i rozwiązaliśmy to zadanie w ten sposób w poprzednim filmie, że znaleźliśmy funkcję, która wyraża zależność objętości od tego parametru x. To jest ta funkcja objętość od parametru x. I szukaliśmy maksimum tej funkcji. No i zrobiliśmy to taką metodą graficzną, to znaczy narysowaliśmy wykres tej funkcji na kalkulatorze graficznym i z tego wykresu odczytaliśmy mniej więcej, dla jakiego x ta wartość tutaj jest największa. Przynajmniej na tyle na kalkulatorze to było widać. No a teraz zrobimy to, tak bym powiedział, porządniej. To znaczy zrobimy to metodami analitycznymi. Wykorzystamy naszą znajomość rachunku różniczkowego do tego, żeby znaleźć dokładnie położenie maksimum tej funkcji. No dobrze, no to żeby to zrobić, to trzeba zróżniczkować tą funkcję. No bo wiemy, że maksima to są w takich punktach, gdzie jest punkt krytyczny funkcji. A punkty krytyczne zależą od tego, gdzie zeruje się pochodna. No to obliczmy sobie pochodną tej funkcji, ale najpierw przepiszę ją do trochę lepszej postaci, takiej wygodniejszej. Mianowicie wymnożę te czynniki. Najpierw wymnożę te dwa nawiasy. 20 razy 30 to będzie 600, 20 razy minus 2x to jest minus 40x. Potem mamy minus 2x razy 30 to jest minus 60x. Minus 2x razy minus 2x to będzie plus 4x kwadrat. Czyli tyle dostaniemy po wymnożeniu. Teraz jeszcze wymnożę przez x, ale najpierw, może zanim to zrobię, to tutaj trochę uproszczę, bo tu mam dwa podobne wyrazy, które mogę do siebie dodać. Jeszcze napiszę w innej kolejności. Napiszę najpierw 4x kwadrat. Te dwa mi się zbiorą do... Składnika minus 100 razy x i dodać 600. No i mogę teraz przez x jeszcze wymnożyć. Będę miał 4x do trzeciej, odjąć 100 razy x kwadrat, dodać 600x. No i tak mi będzie wygodniej różniczkować, dlatego że po prostu różniczkowanie wielomianu, no to będę, polega na tym, że się różniczkuje każdy składnik oddzielnie i to jest bardzo proste. Różniczkowanie w takiej postaci byłoby bardziej skomplikowane, bo trzeba by było iloczyn trzech funkcji rozważać tak dalej. Więc wygodniej jest wielomian przed różniczkowaniem sobie wymnożyć, co właśnie zrobiłem. No i teraz mogę obliczyć jego pochodną. Pochodna x do trzeciej to jest 3x kwadrat, razy 4 to będzie 12x kwadrat. Pochodna x kwadrat to jest 2x Razy 100 to będzie 200, czyli minus 200x. No a pochodna z x to jest 1, czyli tutaj będzie po prostu dodać 600. No i ta pochodna jest określona dla dowolnego x, w szczególności dla wszystkich xów w tym przedziale, który nas interesuje tutaj. No więc jedyne punkty krytyczne to będą takie, kiedy pochodna się zeruje. Czyli musimy rozwiązać takie równanie, że v' od x ma być równe 0, czyli 12x kwadrat. Odjąć 200x, dodać 600 ma się równać 0. No to tutaj, żeby sobie uprościć, to widzę, że mogę podzielić wszystkie te współczynniki przez 4. One się wszystkie dzielą przez 4. Jak podzielę przez 4, to będę miał tak: 3x kwadrat, 200 na 4 to jest 50. Odjąć 50x, dodać 150. Podzieliłem obie strony tego równania przez 4. No i teraz, tak jak uczyliśmy się w szkole, obliczę deltę i pierwiastki. No to delta to jest ten współczynnik przy x do kwadratu. 5 do kwadratu to jest 25, jeszcze 2 zera, to będzie 2500. Odjąć 4 razy ten współczynnik przy x kwadrat, to jest 4 razy 3, czyli 12 i jeszcze razy 150. 4 razy 3 razy 150. 4 razy 150 to jest 600, bo to przed chwilą dzieliłem. A 600 razy 3 to będzie 1800, czyli to będzie 1800. 2500 odjąć 1800 to jest 700, czyli delta jest na 700. No to nasze rozwiązania będą równe. Minus ten współczynnik, to mamy minus 50, czyli będzie plus 50 w liczniku, plus minus pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 700 podzielone przez 2 razy ten słusznik, czyli przez 6. 700 mamy pod pierwiastkiem. 700 to jest 7 razy 100. Pierwiastek ze 100 to jest po prostu 10. Czyli ja mogę napisać to w takiej postaci. To jest 50 plus minus 10 pierwiastków z 7. Podzielone przez 6, a to z kolei już trochę mało miejsca mam. To z kolei mogę jeszcze skrócić przez 2 i napisać, że to jest 25 plus minus 5 pierwiastków z 7 przez 3. No, żeby obliczyć przybliżoną wartość, żeby porównać z tym, co mieliśmy wcześniej, odczytaliśmy z wykresu, no to obliczę na kalkulatorze wartość tych pierwiastków. Wezmę sobie kalkulator. Czyli najpierw to z plusem obliczę. Będę miał 25, dodać pierwiastek z 7, jeszcze zapomniałem pomnożyć przez 5, razy 5 i to podzielić przez 3, wszystko. I wychodzi mi 12,74 w przybliżeniu, czyli. x jest równe 12,74, lub x równa się, jaka będzie ta druga wartość? Dla minusa to będzie tak: 25 odjąć 5 razy pierwiastek z 7, podzielić wszystko przez 3. 3,92 powiedzmy zaokrąglimy sobie do części setnych, czyli że to będzie 3,92. Czyli takie mamy dwie wartości, ale przypominam, że rozpatrujemy tylko przedział x od 0 do 10. Czyli ten pierwiastek, który tutaj znaleźliśmy, on wypada. On leży poza tym. Poza tym zakresem, który rozważam, czyli w ogóle taki, taki punkt krytyczny nam się do niczego nie przyda, czyli zostaje nam ten jeden punkt krytyczny. No i zauważcie, że to się pokrywa z tym, co tutaj znaleźliśmy. Wtedy sobie powiedzieliśmy, że to jest w przybliżeniu 3,9. No tutaj troszkę dokładniej obliczyliśmy, że to jest 3,92, a tak naprawdę to jest 25 odjąć 5 pierwiastków z 7 przez 3. To jest dokładna wartość. No, i teraz wypadałoby jeszcze się upewnić, czy to na pewno jest maksimum. To, żeby to zrobić, to wystarczy na przykład obliczyć drugą pochodną i sprawdzić znak drugiej pochodnej w tym punkcie. To tutaj obliczę sobie drugą pochodną. Więc tak, pochodna x kwadrat to będzie 2x razy 12 to jest 24x odjąć 200. No, a pochodna stałej to jest 0. No to widzimy, że druga pochodna w tym punkcie 3,92, no to to jest trochę mniej niż 4. Mniej niż 4 razy 24 to będzie mniej niż 100. Jak od liczby mniejszej niż 100 odejmiemy 200, to niewątpliwie to będzie liczba ujemna. A jak druga pochodna jest ujemna, to wiemy, że funkcja jest wklęsła. Funkcja jest wklęsła, czyli wygląda tak. Tak wygląda funkcja wklęsła. No dokładnie zgadza się to z tym rysunkiem, który mieliśmy na kalkulatorze, ale gdybyśmy rozwiązywali to od razu analitycznymi metodami, to nie, nie mielibyśmy tego, tej podpowiedzi w postaci wykresu z kalkulatora. No więc widzimy, że rzeczywiście funkcja jest wklęsła, czyli na pewno tutaj będziemy mieli maksimum. Maksimum. Moglibyśmy też sprawdzić, czy pochodna zmienia znak. Na to samo by wyszło. No to na koniec jeszcze obliczmy sobie tę maksymalną wartość tej Funkcji, czyli obliczmy sobie V, no dla tej wartości 3,92. To gdzie jest ta moja funkcja? Tutaj jest napisana ta funkcja. Weźmy kalkulator jeszcze raz. Czyli interesuje nas 3,92 razy 20 odjąć 2 razy 3,92.

Gdybyśmy chcieli dokładną wartość obliczyć, no to trzeba by było wstawić tę dokładną wartość do wzoru funkcji. No i widzimy, że to jest no, prawie dokładnie to samo, co czytaliśmy wcześniej z wykresu. No tutaj ta, ta wartość była troszkę mniejsza, 1056,2977, a teraz na kalkulatorze wyszło nam 1056,30 i tak dalej. No widzimy, że tak czy inaczej jest to bardzo dobre przybliżenie. Czyli dwoma różnymi metodami rozwiązaliśmy nasze zadanie. I znaleźliśmy maksymalną możliwą objętość takiego pudełka.